w którym nauczycie się robić oczka łańcuszka więc zaczniemy do filmiku użyłam kordonek kaja 15 ale możecie użyć każdy kordonek maxi, zwykłą, Ariadnę, jaki tam macie muze 20 więc zaczynamy bierzemy nitkę w taki sposób przekładamy ją tak nie wiem czy widzicie takie szydełko na się odłożę. Eee, takie jakby przecięcie tutaj tak jakby krzyż bierzecie tą nitkę co wam tu została tą Przekładacie ją przez to kółeczko, lekko ciągniecie, aż będziecie mieli małe kółeczko. Mamy właśnie oto takie coś. Więc teraz przekładamy, mamy tu tak, odwracamy, przekładamy, żeby ta nitka była po tej stronie, trzymamy tutaj, bierzemy szydełko pod nitkę, odwracamy lekko, zahaczamy o nitkę, Przekładamy przez kółeczko, które nam powstało na początku. Czyli, jeszcze raz. Bierzemy pod nitkę, zahaczamy nitkę i przekładamy przez kółeczko. Jeszcze raz. Jak nie zapamiętaliście. Yy, dajemy szydełko pod nitkę, zahaczamy i dajemy przez kółeczko. Zahaczamy, dajemy przez kółeczko i powstały nam. Oczka łańcuszka. Nie wiem, czy to widać. Jeszcze raz mam to wytłumaczę, żebyście pamiętali. Pod nitkę zahaczamy szydełko i przez kółeczko. I to są właśnie oczka łańcuszka. Pod nitkę zahaczamy szydełkiem i przez kółeczko. I mamy oczka łańcuszka. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. W następnym filmiku nauczycie się robić oczka ścisłe i słupki, półsłupki i pozostałe w następnych. Dziękuję za obejrzenie filmiku. I czekajcie na następny. Pa-pa!